Siemaneczko, z tej strony Sticky, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Moje Top. Dzisiaj opowiem wam o moich ulubionych bohaterach z gry Heroes 3. Jeżeli chcesz więcej tego niesamowitego kontentu, zostaw suba i łapeczkę w górę. No to zaczynamy. Tym razem nie miałem jakiegoś problemu z wybraniem tego top, ponieważ bardzo dobrze pamiętam, którymi bohaterami najlepiej grały mi się scenariusze i innego rodzaju pojedynki z ludźmi za czasów bez jebusów. Miejsce piąte. Był on zamknięty w butelce Gina przez ponad 1000 lat i był wdzięczny człowiekowi, który go stamtąd uwolnił, że przysiągł służyć mu przez całą wieczność. Los sprawił, że tym człowiekiem był Gavis Magnus, śmiertelny władca Wyżyn Brakady. Solmer. Któż go nie lubił? Niech pierwszy rzuci kamień. Solmer, bohater z fortecy, rzucający potężne błyskawice, gdzie ich łańcuch zabija wszystko na swojej drodze. Pełen mądrości i talentu, podziwiany przez innych swojej sile i przydatności w dowodzeniu jednostkami fortecy. Jeden z jedynych rozsądnych wyborów, a do tego bardzo fotogeniczny i mega kojarzący się z tą częścią gry. Bardzo fajnie się nim grało i przyjemnie, w szczególności gdzie forteca to był jeden z najdroższych zamków w tej grze, a siła magii, w szczególności łańcuch, pomagał w tym wyzwaniu i po prostu pokonywaniu mapek i przeciwników. Ciągle używany i przydatny podczas gierek online. Miejsce czwarte. Nikt nie zna jego prawdziwego wieku. Podobno walczył za Eratię podczas leśnych wojen. Ale padł wtedy ofiarą wampira w czasie całonocnego marszu na Pchynaksję. Kolejna Tanta, znakomitego nekromanty, którego specjalność pozwalała nie tracić ani jednego szkieleta. Ciągle potężny i używany dzięki wzmocnieniu mistycyzmu w zmodowanej wersji gry. Przyjemność prowadzenia ciężkich walk bez straty jednostek powodowała bardzo przyjemne czyszczenie mapki i długie, fajne walki finałowe. Do tego jego czerwone oczy i bardzo duże uszy zapadły w pamięć na długi okres czasu. Pierwsze miejsce na podium. Podczas 6-miesięcznej granicznej wojny z Krevlot, niewielka grupa dowodzona przez Tazara zdołała utrzymać tataliański posterunek, powstrzymując prawie 5-krotnie silniejsze wojska z Krevlot przez 8 dni, aż do czasów przybycia posiłków. Tazar. Musiał się tu znaleźć, nie miał innego wyboru. Przyjemność grania nim była tak świetna. Co więcej, jego potężna zdolność, która według mnie jest najsilniejsza w grze. Pamiętacie ten wykokszony level bohatera, hordy Gorgon i Hydr w armii. To były czasy, oj były czasy. Miejsce drugie. Wprawdzie nie jest najpotężniejszym magiem w DEI, lecz armia pod jego wodzą zdaje się mieć znacznie więcej szkieletów niż inne armie. Isra. Wielu z was pewnie wybrałoby Widominę, przez to, że jest nekromantą, a nie rycerzem śmierci. Mimo wszystko Isra od zawsze mi bardziej leżała. Tworzenie legionów szkieletów z jego pasywką na podstawowych dodatkach do gry było ogromne. To kiedy w walce masz 10 tysięcy szkieletów, a przeciwnik zaledwie 1000 halabardników, powodowało taki zacież, że szok. Szkoda, że na modyfikacji Hota tak bardzo nekromancja została znerfiona. Może i dobrze, ale chyba każdy z nas pamięta te czasy i te 1000 szkieletów. Czas na zwycięzcę. Miejsce pierwsze. Służyła jako zwiadowca w początkowym stadium obrony Avle przed atakami Kregan. Talent do orientacji w trudnym terenie pozwolił jej celująco spełniać swoje obowiązki. Chyba nie będzie bardziej zajebistego bohatera w jakiejkolwiek grze, którego będę pamiętał do końca swojego życia. Kyre. To był mój oczywisty wybór na pierwsze miejsce. Bastion i Kyre. Lepszego zestawu do gry to świat nie widział. Szybkość poruszania się, fajne zdolności, urok samej postaci przez brak określonej płci. Dla mnie to zawsze będzie facet. Kiedy w ostatniej fazie gry, mając buty i rękawiczki, potrafiło się przejść całą mapę w jednym dniu,
Wow. Kyrie będzie zawsze w moim sercu, nawet jak znienawidzę tej gry. I to koniec tej nostalgicznej podróży. Zostawcie znać, kogo wy najbardziej lubiliście, lubicie i dlaczego. Dzięki za oglądanie i za pozytywne reakcje. Do zobaczenia następnym razem.